myślę, że był to taki okres przełomowy. Na pewno nie była łatwa ta droga, była dosyć kręta. Mam nadzieję, że przez te następne lata będzie cały czas forma wzwyżkowa. Taką samą nadzieję mają też zarówno działacze, jak i kibice Kolejorza. 21-latek do seniorskiej drużyny Lecha został przeniesiony w roku 2018 i pomimo pojawiających się w ostatnim czasie haseł mówiących o zmianie klubu, to Filip postanowił bronić niebiesko-białych barw przez kolejne dwa lata. Najważniejsze na końcu jest zdanie piłkarza Filipa, który no dobrze się czuje w Poznaniu. To jest wychowanek klubu, to jest piłkarz, który choć ma 21 lat, jest młodym zawodnikiem wciąż, a już z takim doświadczeniem, z takim bagażem doświadczeń, gdzie ma ponad 130 meczów w pierwszej drużynie Kolejorza w oficjalnych spotkaniach rozegranych, to też pokazuje, że no to już piłkarz, mimo że młody, to już naprawdę bardzo doświadczony. Marchewa szczególnie ostatnie 7 miesięcy może zaliczyć do udanych ze względu na 9 zdobytych bramek i 1 asystę. Minione tygodnie były potwierdzeniem jego kluczowej roli w drużynie, na co złożyło się 5 goli w 5 ostatnich ligowych spotkaniach, do tego dublet w pierwszej kolejce z Piastem i debiut z opaską kapitańską na ramieniu. To jest piłkarz, który no, dostał taki duży kredyt zaufania od trenera Johna van den Broma. Trener mu bardzo ufa. Pokazują to też statystyki, bo przecież w poprzednim sezonie Filip rozegrał z tych 56 naszych meczów aż 42, więc to jest spora dawka. Dostawał szansę w wielu meczach. Kapitalna ta końcówka, zwłaszcza sezonu. Roli Filipa na boisku najlepiej odpowiada numer na jego plecach, ponieważ zawodnik zdecydowaną większość spotkań rozgrywa jako ofensywny pomocnik. Jego umiejętności są jednak na tyle uniwersalne, że nie tylko na tej pozycji może dać dużo drużynie. Kiedy była potrzeba w poprzednim sezonie zagrać w ataku, zagrać na dziewiątce, jako napastnik nie sprawiało mu to problemów, był skuteczny chociażby właśnie kiedy grał na pozycji numer 9, a kiedy jest też potrzeba, może zejść troszeczkę niżej. Były mecze, kiedy fantastycznie spisywał się jako ósemka, środkowy pomocnik, może też przesunąć się na skrzydło, były takie mecze, więc na pewno tutaj daje sporo opcji tych ofensywnych trenerowi Bromowi Filip Marchwiński. Do tego daje sporo radości kibicom, a początek sezonu pokazuje, że Marchewa może być architektem kolejnego sukcesu Lecha Poznań.